Wojna była brutalna i długa. Walką nie było widać końca. Na nic stały się nasze wysiłki i starania, aby przejąć twierdzę Malborg z rąk zakonnych. Krzyżacy najęli wsparcie, szerząc spustoszenie w miastach i wsiach. Zakon nie był w stanie spłacić długów. Wszystkim nam doskwierały trudności w spłaceniu należnych sum. W tymże czasie najemnicy sprzedali Królestwu Polskiemu twierdzę w Malborku. Jak dziś pamiętam, 8 czerwca 1457 roku, gdy ja, król Kazimierz IV Jagiellończyk, uroczyście przekroczyłem bramę stolicy państwa krzyżackiego, odzyskując utracone chorągwie.